nadszedł czas na to, żeby złożyć życzenia, bo czas jest magiczny, przedświąteczny. I tak jak powiedziałam na naszym spotkaniu opłatkowym, zwykle takie życzenia się spełniają. Ja w to głęboko wierzę. Chciałabym w związku z tym, oprócz zdrowia, które z natury rzeczy życzy się wszystkim, bo nawzajem się lubimy jako ludzie i dobrze sobie życzymy, to chciałabym Wam życzyć czegoś wyjątkowego. Chciałabym, żeby na dobre i na złe wokół Was byli dobrzy ludzie. Tacy, na których możecie zawsze liczyć i takich, którzy nigdy Was nie zawiodą. Ja nie mówię o najbliższych, bo to jest pewnego rodzaju powinność. Ja mówię o tych zupełnie przypadkowych, poznanych niekiedy na ulicy, na uniwersytecie trzeciego wieku, z którymi znajdujecie wspólny język, z którymi potraficie mówić o najtrudniejszych sprawach. A więc niech wokół Was będą sami dobrzy ludzie, których zaakceptowaliście i z którymi będziecie te kolejne lata realizować program ważny dla wszystkich seniorów w Polsce. I żebyście Państwo mieli również takie poczucie, że nie jesteście osamotnieni. I żeby nikomu z nas, ale też wszystkim tym, którzy się nie zmieścili na tej sali, których można by było określić mianem seniora, nie byli w te święta sami. A więc pamiętajmy o tych, którzy może nie uczestniczą w Waszych spotkaniach, ale może będą skazani na samotność w czasie tych świąt. Zagwarantujmy im, że przy naszych stołach znajdzie się również dla nich miejsce. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do następnego spotkania. Sejm jest dla Was zawsze otwarty. Macie tu prawdziwych przyjaciół. Dziękuję bardzo.